Cześć, witam Cię na moim nowym filmie i dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć, o której i dlaczego tak wcześnie powinieneś być na zleceniu i o czym nie zapomnieć z rzeczy, które ze sobą zabieramy. Więc nie przedłużam i przechodzimy do tematu. Otóż zacznijmy od tego, o której powinieneś pojawić się na zleceniu. Z własnego doświadczenia wiem i z własnego gubienia się w prawie każdej możliwej sytuacji staram się na zlecenie dotrzeć przynajmniej pół godziny przed czasem, co oznacza, że nieraz gdzieś, gdzie mam nawet na dojazd załóżmy 15 minut, jestem w stanie wyjechać godzinę przed zleceniem. Dlaczego? Dlatego, że mimo, że 15 minut zajmie mi dojazd, nie mam pewności, że po drodze nic się nie wydarzy, nie zepsuje mi się auto, nie będę miała stłuczki, nie będę musiała stać w korku, bo coś się stało. Wolę nie ryzykować, nienawidzę się spóźniać i totalnie nie znoszę, jak ktokolwiek się spóźnia. Powiem że więcej, że jak czuję, że się spóźnię, to zaczynam się cała trzęść, po prostu nawet jeżeli założę sobie, że wyjeżdżam 9:30, a wyjdę 9:35, ja już po prostu jestem cała w nerwach, nienawidzę tego, wolę być wcześniej. I dlaczego powinnam być pół godziny przed tym czasem? To jest dobry czas na to, żeby wejść i znaleźć osobę, która jest odpowiedzialna za kontakt z Tobą, Twojego klienta, Twojego rozmówcę, z którym umawiałeś zlecenie. To jest czas, żeby dowiedzieć się, gdzie masz rozłożyć swój sprzęt. To jest czas na to, żeby skorzystać z toalety, rozłożyć się na spokojnie, zobaczyć, co się dzieje, móc napić się wody, jeszcze zjeść w międzyczasie i być spokojnym, że nie wpadasz to w ogóle w panice. O Jezu, 5 minut tutaj, nie mam pojęcia, z kim jeszcze się umawiałem. Biegasz, latasz i wyglądasz po prostu głupio, nie? No bo biegasz i nie wiesz, o co chodzi i z kim i w ogóle jak. Przed czasem, serio. Poza tym to jest dużo bardziej profesjonalne, jeżeli przyjeżdżasz przed czasem, klient jakby też jest spokojniejszy, że nie przyjedziesz na styk albo spóźniony, co w ogóle nie ma takiej opcji. Nie możesz być spóźniony, więc jakby też wypadasz dużo lepiej. I teraz chciałabym Ci powiedzieć, czego nie możesz zapomnieć na swoje zlecenie malowania twarzy. Czy to festyn, czy impreza, czy animacja z malowaniem, to polecam Ci zrobić sobie checklistę rzeczy, które masz w walizce. Musisz pamiętać przede wszystkim o swojej walizce, że to musisz zabrać, ale muszą się tam znaleźć Twoje farby, atomizer z wodą, pędzle, gąbki. Jeżeli masz wzornik, to wzornik. Przepraszam. Jeżeli masz regulamin, to regulamin. Ubranie na przebranie, jeżeli byś się pobrudził, woda, przekąska, stoisko, czyli krzesło, roll-up, ulotki, jakieś stędy, cokolwiek masz w tym, co pozwala Ci stworzyć stoisko. Naładowany telefon, nie ma nic gorszego niż rozładowany telefon, wizytówki i siebie, spokojnego, niespóźnionego. Tak naprawdę tych wszystkich rzeczy, które możesz ze sobą zabrać, może być milion. To, czego używasz na co dzień, to, co będzie dla Ciebie przydatne, wpisz sobie na tą checklistę i się nią kieruj. Jeżeli nie masz pomysłu, co na tej checkliście powinno się znaleźć, ja z rozwiązaniem do Ciebie przychodzę. Otóż w mojej książce Face Painting dla każdego znajdziesz calutką checklistę, za sekundę Ci ją pokażę. Masz tutaj opisane dosłownie wszystko, wypunktowane, co ze sobą zabrać, o czym nie zapomnieć, masz każdy pędzel rozpisany. Mało tego, ta checklista ma aż 1,5 strony, wszyściutko, co do ilości jest rozpisane. Jeszcze raz powtarzam, książka Face Painting dla każdego. Myślę, że to jest niezbędnik. Tutaj dowiesz się też dokładnie, jak i o której dojechać na zlecenie, którędy, żeby się nie pogubić, czego używać i też wszystko rozpisane, czego nie zgubić. Także
Polecam zajrzeć. Link znajdziesz w moim opisie poniżej. Mam nadzieję, że tym filmem pomogłam Ci trochę logistycznie poukładać, o której wyjechać, dlaczego i dlaczego tak wcześnie. I też w jaki sposób sprawić to, żeby nie zapomnieć niczego, dowieźć ze sobą. Jeżeli masz checklistę, użyj tej listy też przy pakowaniu sprzętu, ponieważ sprzęt lubi się gubić. I to tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Subskrybuj kanał, kup książkę, nie będziesz żałował. I widzimy się w następnym filmie. Dzięki, do zobaczenia, cześć!